Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Mamy dzisiaj kupę pieniędzy i kupę rzeczy do roboty. O, jeszcze list, zbiory, wszystko dzisiaj po prostu się złożyło na raz. Inaczej tak, co możemy sprzedać z tego, co mamy przy sobie? Na pewno ametyst, Solar Essence. Aquamarine, Jade. To wszystko zdaje się. Brakuje mi takiego podglądu na bieżąco w każdej chwili, co już mamy u Guntera, a co nie. Kwarc. Kwarcu potrzebujemy. Dobra, sprzedamy ten kwarc. Co za list, drogi Galu. Widziałem artykuł o tobie w lokalnej gazecie. Widziałam artykuł o tobie w lokalnej gazecie. Wygląda na to, że wiejskie życie do ciebie pasuje. Jestem z ciebie bardzo dumna. Dbaj o siebie, kochanie, mama. Mamy Refined Quartz C2. To by oznaczało, że no właśnie, tylko jeszcze potrzebujemy drewna. Oj, drewna mamy resztkę. Nie, Iron Bar, Gold Bar i Refined Quartz. Okej. Okay. Irona akurat mamy dużo, bardzo. W sumie możemy transmutować. Aczkolwiek nie wiem, czy możemy już transmutować. Nie, jeszcze nie możemy transmutować złoto. To też będzie bardzo ważny moment, jak będziemy mogli już transmutować złoto, bo ten cały iron, którego mamy naprawdę masę, będzie można przerobić. Ale dobra, zrobimy sobie już dwa sprinklery quality. No, myślę, że to będzie ok. Najdalsze pola. Dalsze od wody. Trzeba będzie obkupić teraz też nasiona. Mamy zbiory jakieś. W zasadzie to trzeba by podlewać jeszcze. Dobra. Zróbmy to od razu. Dobra, teraz mamy Dwarf Scrolle, mamy geody. Myślę, że dzisiaj obkupimy się bardzo mocno w nasiona. Te melony jeszcze nie urosły. Kurde, one już są takie duże, dojrzałe wyglądają. A to jeszcze jednak nie to. Mamy za to sweet pea kolejną. O, nie ma wody. Nie ma wody na pustyni. Nie wiem, czy tu coś jest, czy nie ma. Jest. Ale ta chmura robi teraz taki efekt, że nie wiadomo trochę, co jest podlane, a co nie. No naprawdę, kurde, zaczynamy robić biznes na tej farmie już konkretny. Coś tu jeszcze było? Tu były jeszcze roślinki do podlania. Dobra, to sobie od razu skopiemy. Trzeba będzie to zafertylizować jeszcze i spróbujemy już obsiać to pole tutaj do końca. O, przy okazji glina.
chodźmy do sklepu. Brakuje nam materiałów na kurnik. Też przy okazji zajrzymy, ile dokładnie trzeba wszystkiego na ten kurnik, bo znowu nie pamiętam. A, to nie w tą stronę, ale... Sweet Pea możemy zebrać. Znaczy w tą stronę, tylko że dalej, to już zajdę do sklepu Piera w takim razie. Jest jakiś quest nowy. Super. A, wybaczcie, musiałem się napić. Soczek mi się niestety już... Mogę to zaakceptować, ale i tak nie zbierzemy 30 orów. Wszystkie... A, to jest zamknięte w sobotę. W środę, no niedobrze. Dobra, to polecimy. Niefajnie. Dobra, może najpierw oddam ten scroll do Guntera już. No. Wiesz to! No. Ona by wszystko zeżarła, nie? Kamienie szlachetne, kwiatki, wszystko by je żarła dosłownie. Kurwa. Przepraszam, że przyknąłem, chciałem... O! Mogę to przestawiać. I bardzo fajnie. Więcej nie mamy, tak? Mhm. Penny, skoro tu już jest, to dostanie. Wam też mogę dzieciaczki dać. Czemu by nie? O! Jakiś event się dzieje. Jak mam niby sięgnąć po ten list z tyłu? Proszę, pomogę panu, panie Molner. Proszę bardzo. Mogłem to zrobić samemu. I mogę się poruszać samemu. Fibul to... Nie wiem, co to jest Fibul. Niepełnosprawny, jakiś niepełnosprytny. Jak bardzo myślisz, że niepełnosprytny jestem. Gal, obserwowałeś nas? Oczywiście, że obserwowałem. Zrobiłeś bardzo miłą rzecz, Penny. Dziękuję. Chciałabym tylko, żeby George nie był taki smutny. Chciałem tylko pomóc. Nie, nie. Przepraszam, panienko. Nie powinienem się tak złościć. To było bardzo miłe z twojej strony, że mi pomogłaś. W porządku, panie Molner. Rozumiem. Musi być trudne, żeby się zestarzeć. No, to po prostu inna część życia. Masz rację, nie powinniśmy ignorować tego, że się starzejemy. Wydaje mi się, że im prędzej dojdziemy jakby do porządku z naszą śmiertelnością, więcej czasu będziemy mogli spędzić na tym, żeby żyć tu i teraz. No, fajnie się rozmawiało, Gal. Powinnam już iść.
To był chyba event za któreś serduszko z nią, tak mi się coś wydaje. Tak? Nie, pewnie mamy dwa. Chyba, że to jest event właśnie za dwa serduszka. Nie wiem, za co to był event dokładnie. Dobra, zwolniliśmy sobie odrobinę miejsca. O, coś nowego chyba. Kianit. I trochę węgla. Okej. Okay. Jakbym chciał sobie... W sumie stać by było nas na to. Dobra. Zainwestujemy w to. Nie będziemy mieli chwilowo tego. Ametyst mamy. Jade ma. Tak. Świetnie. No, coś nie chcesz nam dawać tych nagród. W takim razie kamienia nie pozbieramy, ale zobaczę po ile jest ten kurnik. Dobra, chwila, jak tam. Upam, mamy dwa serduszka. Hayley, Piernos, lubi peny. Emily, Maru, Demetrius, Gus, Jody, Zlia mamy wciąż i Abigail wciąż. Zero serduszek. Nie wiem, kto ty jesteś, ale masz. Caroline. Oh goodness, are you sure? Of course I'm sure. Czemu miałbym być niepewny, że daje ci tego? W sumie mógłbym tak. Nie. Nie jestem pewny. W sumie to oddaj mi tego kwiatka, dam go innej, jak ty narzekasz. Tak, i zajrzymy po ile był wszystkiego... Nie! Właśnie tu, po ile był ten kurnik. 300 uda i 100 stona. A jakbyśmy chcieli kupić u ciebie tego stona... Byśmy potrzebowali kupić 50, to jest 1000, tak? Nie no, zbiorę sobie ten kamień. A, 300 uda tam było? Nie, nie, nie jest tego. Jeszcze raz, skup. 300 uda, okej. Okay. Tego uda mam 39. No dobra, to myślę, że resztę dnia spędzimy dzisiaj już na ścinaniu drzew. Te też możemy ściąć, czemu by nie? Skoro już tu jesteśmy po drodze, tych krzaczków się nie da. Nie da się. Dobra, zjedzmy sobie jakiegoś pomidora. O, za dużo energii to nam to nie dało. Ale mamy jakieś spicebery, tam jeszcze leży kolejne. No, dzisiaj moim golem jest to, żeby zebrać te 300 uda na kurnik. Jutro albo pojutrze dopiero pójdziemy po nowy. No to chyba do jutra będziemy musieli zebrać tego uda. Niekoniecznie tak na już. No w sumie to... No, ale jeszcze wcześniej jest. Tapery nie są jeszcze gotowe, żaden. Nie. Myślę, czy jeść, czy jednak sobie... Dobra, zjemy to. Ile to daje energii? 35. Dobra, znaleźliśmy je, to już wykorzystamy całą energię dzisiaj na ścinanie drzew. Jutro myślę, że też większość energii zużyjemy właśnie na ścinkę drzew.
A pojutrze wybierzemy się do kopalni po kamienie. Oj, nie to. To też przy okazji możemy zbierać. No, akurat myślę, że do wieczora nam pójdzie. Zużyjemy całą energię na tą ścinkę. W sumie tu dużo jeszcze tych drzew mamy. Spory kawał pola. Tutaj, ile tych drzew jest? Bardzo gęsto. Nie chcę ścinać tych malutkich drzewek. No, nie wiem, czy się obejdzie bez ścinania niektórych tych malutkich. Dobra, myślę, że jeszcze jedno drzewo zdołamy ściąć i akurat przyjdzie wieczór. Dobra, ile mam energii? 7. 4, no. Już ledwo żyjemy. Co tu mam teraz takiego? To... 200 drewna już się udało zebrać. To nie ma źle. To pójdzie na sprzedaż od razu. To jeszcze tu idzie. To idzie tu. To idzie tu. Pomidorka sprzedamy. Nie wiem, czy można się tak wcześnie położyć spać już. Tak, da się, świetnie. Zakończymy sobie ten dzień dość szybciej. O, z miningu, proszę. Jakie piękne pieniądze. Te kwarce w sumie nie były tak dużo warte. To może jednak była głupia decyzja. No właśnie, sprinklery podlewają, a my wcale nie mamy nic. Blueberry jelly, bardzo fajnie. Co tam wsadzimy? Może spiceberry tym razem? O ile można? Można. Proszę, tym razem zrobimy sobie z tego drzem. Mining dalej. Kurde, te melony się naprawdę długo robią. Zaraz się weźmiemy za podlewanie. Zobaczymy jeszcze tylko list. Drogi Galu. Wykonywałem jakieś badania w polu pewnego dnia i znalazłem ten okaz. Mam nadzieję, że będzie dla ciebie tak interesujący jak dla mnie. Nautilus Shell. Jasne, fajnie. Przyda nam się do jednego z... W fish tanku coś było. Crab pot tutaj chyba, tak? Nie. Nie, to nie w tym. W takim razie w bulletin board gdzieś to było potrzebne. No jestem tu. Nautilus Shell. Właśnie. Fajnie, fajnie, nie ma co narzekać. A, bierzemy się za podlewanie. Kukurydza sobie powoli, spokojnie rośnie. No tu lej, pacanie. W sumie sprinklery już podlały, więc w zasadzie... I tak jak zasadzimy tam nowe nasiona... Właśnie, to też dzisiaj trzeba zrobić. Kupić nasion dużo. Zaraz policzymy w ogóle, ile tych nasion jest potrzebnych. Czy jeszcze było? Tak, tu jest 8, 16, 17 plus 9 to jest 26.
No, tak około 35 nasion, powiedzmy. Jak tam jakieś pojedyncze pola zostaną wolne, to też tak bardzo nie szkodzi. No, no może nawet więcej. Około 40. No, kupimy za 40 jakichś różnych nasion. Tak na kurnik na razie nie mamy. Te 4000 myślę, że bez problemu sobie zbierzemy w najbliższym czasie. Kurde, no nie ma kiedy łowić teraz normalnie. Cały czas jest coś do roboty, zabiegani jesteśmy. Dobra, jeszcze coś? Jakaś roślinka tu jest? Nie. Czyli tak około 40 różnych nasion byśmy potrzebowali. Potrzeba nam złota. Nie wiem, w którym momencie się odblokowuje ten transmuting, ale też mam nadzieję, że już niedługo. O, grape zawsze spoko. Mam nadzieję, że mi się miejsce na nagrywanie nie skończy na dysku, bo żeby wyeliminować te problemy tutaj z tą pikselozą, musiałem mocno zwiększyć rozmiar filmu. Dwa red malety. Okej, okay, to jest jeszcze do zrobienia, raczej. Dobra, i musimy kupić tak ze 40 nasion, tak? Powiedzmy tak, 10 tego. Dziesięć tego. Blueberry też jest nieźle warte. Dobra. Spłukaliśmy się trochę, ale to nie szkodzi. Coś mamy gdzieś do zaniesienia? Nie. Możemy się dzisiaj skupić na tym polu raczej. No i na ścinaniu drewna też. Jak najbardziej. Przejdziemy się też do jaskini. Dobra, dawaj tak. A, jeszcze fertilizer potrzebujemy. Tu coś rośnie. Faktycznie, coś tu rośnie. Gdzie nie ma fertilizera? Tu nie ma... Tu gdzieś... Tu trzeba motyczką przekopać. Dobra. Teraz się okaże, że mam za dużo tych nasion, a właśnie, tu jeszcze motyczką trzeba przekopać. Teraz się okaże, że mam za dużo tych nasion pewnie, ale to nie szkodzi. To zupełnie nie szkodzi, zawsze można... Tu chyba nie było sfertylizowane. Tak, coś mi się grubo... A nie, było, są takie kropeczki. Okej. W takim razie nic się nie stało. No, troszeczkę za dużo nasion. Ale lepiej za dużo jak za mało. Jeszcze 6. No, to sobie jeszcze przekopiemy tu 6. 3, 4, 5 i 6. O, jeszcze jakiś klej się znalazł, bardzo fajnie. Super. Jeszcze to wszystko trzeba będzie podlać teraz. No, jak już tędy idziemy, nie wiem czy tu chyba nie było podlewane, nie było. Dolny rządek nie był podlewany, bo tutaj nic nie rosło jeszcze. Dopiero teraz posadziłem. I
te muchy znowu denerwujące. I dobra, mamy całe pole obsiane, posadzone, wszystko jest. Fertilizer tu wraca, klej tu też idzie, koper też, znaczy nie koper, tylko iron tu idzie. Tego irona już mamy naprawdę sporo w sumie. 40 prawie. Tak, ty możesz iść na to miejsce, idziemy ścinać drzewo. W sumie tego na hardwooda też można troszeczkę ściąć. Na razie nam ten hardwood jeszcze za bardzo nie jest potrzebny, ale w przyszłości będzie. Więc czemu nie zrobić sobie już zapasu na przyszłość? Dobra, nie wiem ile tego drewna jeszcze potrzebowaliśmy do 300, ale tak setkę zbiorę. Ponad 200 na pewno było. Ale myślę, że jak sobie tak setkę zbiorę, to nie zaszkodzi. Lepiej mieć za mało niż za dużo. Po raz kolejny mówię. Po raz kolejny twierdzę, że mam w tym względzie zawsze rację. Znaczy, no dobra, to się może nie odnosi do wszystkich sytuacji, wiadomo. Wyjątek potwierdza regułę, tak? I na pewno zawsze znajdzie się jakaś sytuacja, w której zupełnie nie będzie pasować takie pojęcie. Na przykład, nie wiem, lepiej mieć... Dobra, za mało chorób to też jest dziwne pojęcie, takie znikąd. O, jeszcze te parę patyków, powiedzmy. I starczy nam to na razie. Nie. Tu się zrobiło. I mamy już ponad 300 drewna. Odrobinkę ponad, ale zawsze tu ponad. Was mamy w sumie na kilka batonów. Kamienia mam tylko 50? Nie, kamienia mam kurde, prawie. Prawie by mi starczyło. Myślę, że pójdę sobie tą resztę czasu już połowić. Może tam kogoś znajdziemy, żeby mu kwiatka dać jeszcze po drodze. Jutro wybierzemy się po nowy kilow do kopalni. I to chyba będzie wszystko, żeby zbudować kurnik. Mam nadzieję, że coś tam... W ogóle może nam level podskoczy, na przykład teraz w łowieniu ryb. Też jesteśmy już blisko tego poziomu. Nie wiem, co nam to później da. O, Maru. Jak już tu jesteś, to masz. Super prezent. Super partia. No. Miałem nie przeklinać. O, i kolejny kwiatuszek. Nawet dwa. No to w ogóle ślicznie się trafiło. O, tego hardwooda miałem też odłożyć. Dobra, tam już widziałem, że leżał chyba oyster, którego potrzebujemy. No, sporo rzeczy tu leży. Czy to jest lija? Tak, to jest lija, świetnie. Jest oyster. Oystera też potrzebowaliśmy. O, duże zbiory. Dawno tu nie przychodziliśmy. Więc tego... Kurde, wydupiaj mi z aktualizacją teraz, no. Teraz nagrywam, teraz mój komp służy tylko do jednej rzeczy. Okej, no zebraliśmy tego, kurde, sporo. Połowimy sobie jeszcze chwilę, póki mamy energię. Może się jakieś algi trafią czy coś. Zawsze sobie jeszcze zregenerujemy tej energii. No dawaj, dawaj, złów coś. Chociaż w sumie mógłbym bait robić. Tą przynętę z czegoś. Chyba. No. Of.
Udało się, red mallet. A on chciał red mallety? O, nie mogę F kliknąć w czasie łowienia, dobra. Pomiędzy łowieniem sprawdzimy. Jak chciał red mallety, to jeszcze jednego fajnie by było zebrać. Jak dam E, to też chyba schowa wędkę. W sensie, jak wejdę w ekwipunek. Fishing. Tak, dwa red mallety chciał. Oj, wyczerpuje mi się miejsce na dysku. To bardzo, bardzo niedobrze, że mi się wyczerpuje miejsce na dysku. Na szybkości usunę parę rzeczy tak, żeby mi się nie wyczerpało w trakcie nagrywania, bo jak się wyczerpię w trakcie nagrywania, to cały film będzie uszkodzony już w tym momencie. A że jesteśmy w tej chwili w drugim dniu, to nawet nie miałbym zbytnio jak jeszcze raz rozegrać tego fragmentu. Jest trash, przetestujemy sobie, czy trash zadziała na tą maszynę. Myślałem, że to jakiś żuk, czy chrabąż, czy coś, a to po prostu takie kamienie w paru miejscach są. Dawaj, jeszcze jeden red mallet tylko. No, red mallet? Nie. Halibut, ojej. Nie! Wywalił to do wody. A mogłem się tego trasza pozbyć, ale myślałem, że to wywali na ziemię. I straciłem nową rybę. Jeszcze takiej nie miałem ani razu. Ale się czuję smutno teraz. Ten plusk normalnie zepsuł mi dzień. Kolejny trash, super. Wrzuciłeś do wody halibuta, w nagrodę wyłowisz śmieci. Straszne. Aż mnie po prostu przytkało. Dawaj, niech to będzie red mallet. O, złowił się ten halibut. No, przynajmniej złoty halibut teraz jest. Dobra. Olać to. Jeszcze jutro może przyjdziemy sobie coś złowić. Może się uda. I tak będziemy musieli się wybrać do Clinta, do Kowala. Po nasz nowy kill-off. Jak odbierzemy ten nowy kill-off, to w sumie też przydałoby się iść do kopalni. Niekoniecznie tam będziemy walczyć o 5 poziomów, ale jak najbardziej chciałbym zebrać te 25 kamieni. No to już bardzo niewiele, 25 kamieni, jakieś dwa duże kamulce w zasadzie wystarczą. Tak, halibuta wsadzimy sobie tutaj, jako że jest złoty, drugi złoty koral. Chyba nie będzie nam potrzebny drugi złoty koral do niczego. To se mogę zostawić tu jedno. Dobra, tak, red maleta na sprzedaż. Tego nie będę raczej zbierał, bo to są takie pierdołowate rzeczy. Oystera potrzebuję sobie zostawić obowiązkowo. To też chyba sprzedam. Drogie były, jak dobrze pamiętam, te rzeczy. Tak, to wszystko sprzedajemy. Tu miałem tego hardwooda zostawić. Tu chciałem tego trasha wsadzić. No faktycznie na coś tam tego trasha będzie zmieniał. W takim razie zostawimy sobie tutaj tego trasha. No i to by było na tyle dzisiaj. Zobaczymy tylko, czy... Nie wszedł żaden level niestety. Ale to jest piękne. 300 za tą muszlę, no.
To jest piękne pieniądze. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!